Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, siostry i bracia. W trzecim tygodniu miesiąca przyjrzymy się kolejnemu patronowi naszych sąsiadów. Jest nim święty Kazimierz Jagiellończyk, główny patron Litwy. Przez 5 wieków czczony był przede wszystkim jako patron 2 narodów, Litwy i Polski. Urodził się 3 października 1458 roku na Zamku Królewskim na Wawelu, jako 3. dziecko i 2. syn króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki cesarza niemieckiego Albrechta II. Kazimierz miał 5 braci i 7 sióstr. Do 9 roku życia był pod opieką matki. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką pobożnością i umiłowaniem modlitwy. Cała rodzina królewska codziennie uczestniczyła we mszy świętej, rodzice świętego Kazimierza fundowali kościoły i klasztory, pielgrzymowali do miejsc świętych, zwłaszcza do Częstochowy. Oboje też zapisali się do konfraterni zakonu Paulinów. W 1467 roku król powołał na pierwszego wychowawcę i nauczyciela swoich synów księdza Jana Długosza, kanonika krakowskiego, który tak scharakteryzował królewicza Kazimierza. Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu. Z tego widać, że Kazimierz miał zdolności nieprzeciętne. Wybijał się między rodzeństwem tak pod względem umysłowym, jak i moralnym. Później od 1475 roku do grona nauczycieli synów królewskich dołączył włoski humanista Kalimach, Filippo Buonacorsi. Król bowiem chciał, by jego synowie otrzymali wszechstronne wykształcenie. Ochmistrz królewski zaprawiał ich również w sztuce wojennej. W tym czasie Kazimierz przebywał na różnych zamkach w Krakowie, Tyńcu i w Nowym Sączu. Dyplomata wenecki Ambrogio Contarini w swoich pamiętnikach chwali mowę, jaką w języku łacińskim wygłosił święty Kazimierz na jego powitanie na zamku w Lublinie. A królewicz miał wtedy zaledwie 15 lat. Po śmierci króla Czech Jerzego Czesi zaprosili na swój tron starszego brata świętego Kazimierza, Władysława, który został uroczyście koronowany na Hradczanach w 1471 roku. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi Korwinowi. Tron węgierski zaproponowano królewiczowi Kazimierzowi. Jego ojciec chętnie przystał na tę propozycję. Jan Długosz na wieść o tym, że Kazimierz miał objąć tron węgierski, zanotował w swojej kronice, iż raczej powinno się go zachować dla ojczystej ziemi niż oddawać obcym. Królewicz wyruszył z 12 tysiącami wojska, by poprzeć zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie i Kazimierz wrócił do Polski bez korony węgierskiej. Niedoszły król Węgier potrafił z tych wydarzeń wyciągnąć wnioski, przekonując się, że wszelkie polityczne plany zawodzą, zaś jedynym prawdziwym władcą świata jest Chrystus Pan. Dlatego jeszcze bardziej ku niemu kierował swoje oczy. Jego pragnął ukochać i naśladować, jak święty Franciszek z Asyżu, który był dla niego wzorem świętego. Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami publicznymi. Wręcz przeciwnie. Został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia, wysyłając go na różne misje dyplomatyczne, aby uczestniczył w naradach z osobami współodpowiedzialnymi za sprawy państwa, jego bezpieczeństwa oraz bytu materialnego. Przy boku ojca brał m.in. udział w spotkaniach z wielkim mistrzem krzyżackim. Podczas 2-letniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz, rezydując w Radomiu, faktycznie rządził koroną. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z bogatym życiem duchowym.
Nie lubił hałaśliwych zabaw rycerskich, nie pociągały go polowania, królewskie uczty. Ludzie z jego otoczenia podkreślali jego zalety intelektualne i moralne. Miał talent jednania skłóconych ludzi. Chętnie przebywał wśród ubogich, rozdając jałmużnę ze swoich dochodów. Pisano też, że sypiał na twardej ziemi, nosił włosienicę i skromną odzież. Często pościł i długie godziny spędzał na modlitwie. Czasem, gdy panowała już wieczorna cisza i wszyscy korzystali z odpoczynku, on modlił się na progu świątyni przed zamkniętymi drzwiami. Od dzieciństwa Kazimierz żywił gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Wydaje się prawdopodobne, że złożył ślub do zgonnej czystości. Miał też odrzucić proponowane mu zaszczytne małżeństwo z córką cesarza niemieckiego Fryderyka III. Według źródeł historycznych królewicz wyróżniał się konsekwentną postawą chrześcijańską, gorliwością w wierze, szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Nazywany jest bezkrwawym męczennikiem, bo był wierny Chrystusowi i przykazaniom Bożym aż do samej śmierci. W 1483 roku król posłał go na Litwę do Wilna, mianując podkanclerzem. Tam zachorował na gruźlicę. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia Kazimierza król przybył do Grodna. Właśnie tam, opowiedziawszy dzień śmierci swej tym, którzy mu w niemocy służyli, ducha Panu Bogu poleciwszy, wypuścił 4 dnia marca roku pańskiego 1484, lat mając 26. Tak zanotował ksiądz Piotr Skarga. Kazimierza pochowano w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Marii Panny, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. Kronikarz ruski zaraz po pogrzebie Kazimierza napisał: „Jehoże za światowo majut lachy”. I rzeczywiście do grobu przybywali szlachta i chłopi, by wypraszać łaski. Składali dziękczynne wota. Jego orędownictwu przypisywano zwycięstwa nad Rosjanami i Szwedami, m.in. pod Połockiem i Kirchholmem. W roku 1518 król Zygmunt I Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał do Rzymu prośbę o kanonizację królewicza. Papież Leon X wysłał w tej sprawie do Polski swojego legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza łaciński hymn i napisał jego życiorys. Leon X w 1521 roku wydał bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie biskupowi płockiemu Erasmowi Czołkowi. Ten jednak zmarł we Włoszech na zarazę i wszystkie jego dokumenty zaginęły. Król Zygmunt III wznowił więc starania uwieńczone nową bullą wydaną przez papieża Klemensa VIII w 1602 roku w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego kopia odnalazła się w watykańskim archiwum. Kiedy w 1602 roku z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza, jego ciało po 118 latach było nienaruszone, mimo bardzo dużej wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza znaleziono pergamin z wypisanym jego ulubionym hymnem ku czci Najświętszej Marii Panny. Omni die dic Marie, już od rana rozśpiewana, chwalo duszo Maryję, cześć jej świątkom, cześć pamiątkom, co dzień w niebo niech bije. Uroczystości kanonizacyjne Kazimierza odbyły się w 1604 roku w katedrze wileńskiej. Biskup wileński, Benedykt Wojna, poświęcił z tej okazji kamień węgielny pod pierwszy kościół ku czci nowego świętego przy kolegium jezuickim. W 1636 roku przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy ufundowanej przez królów Zygmunta III i Władysława IV. Kilkakrotnie relikwie były chronione przed najeźdźcami. Po włączeniu Litwy do Związku Radzieckiego w 1953 roku katedrę wileńską zamieniono na salę koncertową, a relikwie św. Kazimierza zostały przeniesione do kościoła św. Piotra i Pawła w Wilnie. Dopiero w 1991 roku powróciły na pierwotne miejsce.
Święty Kazimierz jest głównym patronem Litwy i jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest patronem metropolii wileńskiej, a także metropolii białostockiej, krakowskiej oraz diecezji grodzieńskiej. Jego opiece polecana jest młodzież. Tym imieniem najpierw obdarzani byli władcy i arystokracja. Nosili je królowie i książęta z dynastii Piastów i Jagiellonów. Stopniowo przenikało do wszystkich warstw społecznych. W Polsce do niedawna było jednym z najpopularniejszych imion. Księga Imion wymienia aż 28 wybitnych Polaków, którzy to imię nosili. Z pewnością przyczyniła się do tego postać świętego Królewicza, który w litanii wzywającej jego orędownictwa określany jest jako różdżka szczepu Jagiellonów. Jego święto 4 marca najpiękniej obchodzone jest na Litwie. Dzień świętego Kazimierza to słynne kaziuki, gdy sprzedaje się obwarzanki, pierniki, palmy, niegdyś sprzedawano także leczyńcze zioła. W 1948 roku w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod wezwaniem świętego Kazimierza. Tego samego roku Pius XII ogłosił świętego Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. W 1960 roku kawalerowie maltańscy obrali świętego Kazimierza za swojego głównego patrona. Otrzymali wówczas część relikwii świętego. Święty Kazimierz, zwany ojcem i obrońcą ubogich i uciemiężonych, wysuwany jest jako wzór czystości życia, zdecydowanej postawy wobec podejmowanych i realizowanych postanowień, miłosiernej miłości wobec potrzebujących i cierpiących. Czego nas dzisiaj uczy święty Kazimierz? Jest przykładem, że polityk też może osiągnąć świętość, wypełniając obowiązki stanu zgodnie ze swoim sumieniem. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1991 roku, dzień 4 marca jest świętem państwowym. Oby wspólna miłość Litwinów i Polaków do świętego Królewicza połączyła więzami przyjaźni i zaufania oba nasze narody. Może on być wzorem dla ludzi młodych, by marząc o udanej karierze zawodowej, nie zapominali o prymacie Boga w świecie, w którym tak wielu ludzi usuwa go na margines życia. Modlitwa do świętego Kazimierza. Książę niezłomny, święty Kazimierzu, królewski synu i chlubo ojczyzny, jesteś jak gwiazda, która zajaśniała nad naszą ziemią. Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, wybrałeś drogę pokornej miłości, wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele i pełnia szczęścia. Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami i w głębi serca pozostać ubogim, jakże niełatwo wśród młodości pokus zachować czystość. Naucz nas, Książę, szukać woli Pana i czułą Matkę znajdować w Maryi. Ona niech raczy oba Twe narody ogarnąć płaszczem. Módl się za nami, święty Królewiczu, bo chcemy z Tobą w niebieskiej Ojczyźnie pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy przez wszystkie wieki wieków. Amen.